No właśnie, tylko pytanie, od czego zacząć? Jakie tematy by może pana profesora interesowały? Ja jestem bardzo ciekawy właśnie, jak kolega widzi no, tę rzeczywistość studiowania. I niektórzy mówili, że studia, że to jest najlepszy czas w życiu. Imprezy, spotkania ze znajomymi, mnóstwo po prostu wydarzeń, które będzie się wspominało w przyszłości. A druga połowa była, że to ciężka praca, godziny spędzone w bibliotece, nad książkami, nad pracami. I szczerze powiedziawszy, ja znalazłem gdzieś tak po środku, że się Aha, wyrażę. prawda jest pośrodku. Prawda No, jest po środku, tak. studia były trudniejsze, dlatego że wymogi były wyższe, ponieważ studiowało, jeżeli dobrze pamiętam, około 20% populacji. Dostać się na studia to było niesłychane, że tak powiem, wyróżnienie i szczęście. Wymogi były wyższe, bo presja była większa. Jak się wylatywało ze studia, to się trafiało do wojska na 2 lata. Więc tutaj strach był bardzo, że tak powiem, duży przed tym, żeby się, że tak powiem, nie wylecieć ze studiów, tak to się mówiło. A w tej chwili, jeżeli mamy połowę populacji młodzieży studiujących, no to mamy większy udział tych, którzy nie są w stanie podołać bardzo wysokim wymogom. Więc dziesięciolecia temu limitowany był dostęp do wiedzy, czyli dostęp do studiów, dostęp do biblioteki, dostęp do literatury. To wszystko było limitowane, trzeba było to zdobywać. Natomiast teraz nie ma problemu dostępu do wiedzy, tylko jest problem porządkowania tej wiedzy, do której dostęp jest bardzo łatwy, prawda? Można powiedzieć, że tej wiedzy jest już nawet na tyle dużo, że czasami my, młode pokolenie, doświadcza takiego przeciążenia informacjami. Często, ja nie mówię, że te informacje są wszystkie użyteczne. Problemem jest przekucie tej informacji w wiedzę. I jak to, Odfiltrowanie, no prawda? jak to na tych studiach wygląda? Czy na ile to się dzieje, na ile są potrzebni profesorowie czy wykładowcy, a na ile człowiek się potrafi z tym sam poradzić, czy są jakieś recepty? Ja się zastanawiam. Jeśli chodzi o informacje, to oczywiście najbardziej cenionymi informacjami są te rekomendowane przez wykładowców. Przynajmniej ja tak uważam. I dopiero na drugim planie są informacje zdobywane przez internet i oczywiście informacje zdobywane przez internet tylko z źródeł naukowych. Spotykam się z takimi zdarzeniami, gdzie moi koledzy przedstawiają mi dane z TikToka. A możemy się chyba zgodzić, że źródło danych TikTok jest raczej słabym źródłem danych niż powiedzmy baza BDL. Kwestia korzystania z mediów społecznościowych. Ja rozpocznę anegdotką. Jakiś czas Oczywiście. temu, jeszcze kiedy nie było to bardzo rozpowszechnione, no, studenci mówią, no ale co, nie ma pana na magistranci na Facebooku? Ja mówię, no nie ma mnie. No ale dlaczego pana nie ma? Ja mówię, no a powiedzcie mi, dlaczego ja powinienem być na Facebooku. Wytłumaczcie mi, jaki ma to sens. No i wtedy zaczęli się zastanawiać. Właściwie muszę powiedzieć, nie uzyskałem odpowiedzi, po co mam być, że tak powiem, tym uczestnikiem, czy po co mam być, mieć swoje konto na Facebooku. Jak to jest? Po co to? Czy teraz wiadomo już po co? Kiedyś chciało się zostać, powiedzmy, lekarzem, prawnikiem, prawda? Zawody szanowane oraz dobrze, relatywnie dobrze płatne, tak? A teraz w dużej części młodzi ludzie chcą zostać youtuberami, tiktokerami, streamerami, chcą dostać lajka, serduszko, reakcje. Dzięki temu czują, że są w centrum uwagi. Jest to de facto takie szukanie atencji. Czy jest to zdrowe? Oczywiście, że nie. No bo mamy te pato streamerów, czy jak to się Tak, nazywa, tak. prawda? No, szukanie popularności, ale kosztem jakiejś patologii całkowitej, nie? No ale tłumów w bibliotece nie ma, jak się orientuję, nie? Nie ma? Czego Tak, dokładnie? tłumów. No, niestety, jak teraz widzimy, nie ma niestety, ale trzeba pamiętać, że dużo książek, prawda, jest w formie cyfrowej. Już teraz jako studenci nie musimy przyjść, dać kartę, tylko wiele książek znajdujemy po prostu w internecie. Ja akurat jestem jeszcze zwolennikiem papieru, można powiedzieć, jestem troszkę przestarzały jak na studenta, jestem zwolennikiem papieru, lubię trzymać książkę w ręce, no ale wiem, że dużo moich znajomych zdecydowanie bardziej preferuje wyświetlanie takiej książki właśnie na swoim laptopie bądź tablecie, telefonie. Jak to wygląda z punktu widzenia dzisiejszego studenta, ten
to co popularne określenie, prawda, work-life balance. Czy wy macie za dużo pracy na studiach, tutaj tych akurat, czy za mało? Jak to jest? Czy macie czas na pracę pełnowymiarową, pół etatu? Czy w ogóle nie ma czasu? Jak to wygląda? Jeśli ma się siły, oczywiście jest. Znam osobiście ludzi, którzy pracowali w kawiarni, pracowali od godziny 4 rano, kończyli zmianę o 12, po, dobrze liczę, 8 godzinach pracy. Po 12, gdzieś w okolicach godziny 13, przyjeżdżali na uczelnię, mieli wykłady do godziny 19, po czym przyjeżdżali dopiero od tej 19 do swojego mieszkania w Poznaniu i tam oczywiście nie czekał ich odpoczynek, lecz prawda, jeszcze prace związane ze studiami, więc a później szli spać i na drugi dzień tak samo. I jak najbardziej wyrabiali 140 godzin w miesiącu, więc czasami nawet troszkę więcej. Praktycznie na prawie pełen etat i to na studiach dziennych, nie mówię o studiach zaocznych. No to są chyba ekstremalne przypadki. Oczywiście są też takie przypadki, które studiują i nie mają żadnej pracy, żadnych obowiązków. My troszkę nazywamy to w społeczeństwie bananowymi dziećmi. Młody dorosły może skupić się na studiowaniu i nie musi pracować i martwić się o swoje utrzymanie. Dlatego pan na pewno nie wie, skąd się wzięło to określenie bananowa młodzież. Szczerze powiedziawszy, niestety nie, ale bardzo chętnie. Bardzo proste, bardzo proste. Otóż w latach 60-70 banan był owocem luksusowym. Kilogram bananów kosztował 45 zł, a bochenek chleba kosztował 3,50. To pokazuje skalę luksusu. Czyli jeżeli rodziców było stać na banany, to była ich dzieci to była bananowa młodzież. No, stąd to się brało, proszę zobaczyć. Nie wiedziałem, że to określenie się utrzymało, chociaż teraz kontekst jest zupełnie niejasny. No proszę. No, to jest ponad pół wieku. No proszę. Ma ponad pół wieku. I do dziś funkcjonuje. Dawno temu było popularne, było takie określenie mieć słomiankę w pokoju. Czyli młodzież w pokoju miała taką jak gdyby z trzciny zrobione pionowo gdzieś szerokości metra i do sufitu taką ze sobą się to podwieszało i na tym się różne trofea, jak powiem, zawieszało, co tam się w życiu udało. Ja jako 18-latek, proszę sobie wyobrazić, dostałem breloczek do samochodu, ktoś mi przywiózł z jakiegoś wojażu i ten breloczek sobie powiesiłem, jak kiedyś będę miał samochód, co było marzeniem zupełnie niewyobrażalnym. W tamtych latach. No potem po latach, powiedzmy 10, się udało, tylko dlatego, że żona dostała spadek po tacie. I mały Fiat stał się naszą własnością, ale to też ja na niego nie zarobiłem. Więc to pokazuje, jak się czasy zmieniły. Rzeczywiście, kwestia teraz, student chce mieć mieszkanie. Natomiast proszę sobie powiedzieć, że rodzina, żeby uzyskać mieszkanie, musiała czekać często naście lat, mieszkając kątem gdzieś, nie wiem, u starszych, na przykład rodziców czy dziadków. To było zupełnie nie do porównania z problemami dzisiejszymi, więc to jest kwestia słusznych aspiracji, ale z drugiej strony też taka świadomość musi być, jeżeli by każdy, że tak powiem, student chciał mieć, miał, stać go było na własne mieszkanie, to coś tu nie gra, nie? Ja nie mówię, że oczywiście, że każdego studenta powinno stać, ale jeśli człowiek jest pracowity, człowiek stara się jak może, pracuje, prawda, wyrabia powiedzmy 150% normy oraz ciężko pracuje, jest powiedzmy już po studiach, ma gdzieś około 27 lat, czyli można powiedzieć, że już na rynku pracy troszkę się znajduje, to sądzę, że powinien być w stanie zarobić chociażby na skromną, nie mówię w Poznaniu, ale skromną kawalerkę. To powinno być go stać, ja bym to powiedział, to powinno być go stać na wynajęcie sobie przyzwoitego lokum. Bo my mamy chyba ponad połowę 30-latków, którzy mieszkają u mamusi, czyli chłopaków. Jestem w tej statystyce, więc. Tak? Proszę. No jeszcze nie mam pan 30 lat. A są tacy studenci, którzy już mają swoje mieszkania, ale sami na pewno nie zarobili. Ale bananowa młodzież, nie? Tak, tak. są takie różnice.